Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie Was wszystkich, drodzy słuchacze z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Jak zwykle co tydzień i tym razem zebraliśmy się, aby przestudiować jedno z zagadnień z listu apostoła Jakuba. Tytuł jest bardzo szorstki, bardzo odważny i proszę nie brać sobie go do serca w tej chwili. Gdy przestudiujemy to zagadnienie, on stanie się bardzo dobrze zrozumiały, a brzmi: płaczcie i narzekajcie. Nie róbcie tego jeszcze teraz. Razem ze mną w studio jest Ania, Igor, Janusz, no i ja, Władysław. Chcemy prosić Boga o błogosławieństwo na ten czas, bo chcielibyśmy dobrze zagadnienie zrozumieć, móc je umiejętnie przekazać również i wam. I chcemy skłonić głowy nasze w modlitwie. Igorze, bardzo proszę Cię o modlitwę. Módlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty się troszczysz o nas, że dajesz nam życie codziennie. Panie Boże, prosimy, abyś Ty teraz otwierał nasze umysły, nasze serca, nasze dusze ku Tobie, Panie, ku Twojemu Duchowi Świętemu. Proszę, prosimy Cię bardzo, abyś Ty był wśród nas teraz. I abyś Ty pobłogosławił ten czas, abyśmy mogli zrozumieć to zagadnienie, byś nam wyjaśnił, Panie, byś też przemówił przez nas, Panie Boże. Prosimy Cię o to w imię Chrystusa. Odejmij się podczas tego studium na cały ten czas. My Ciebie uwielbiamy i wywyższamy na wieki. Amen. Amen. Rozpoczniemy od przeczytania tekstu, który stanowi bazę, podstawę w ogóle naszej dalszej rozmowy, naszego studium, naszej dyskusji. I Janusz, czy mógłbym Cię poprosić o przeczytanie pierwszych sześciu tekstów z listu Jakuba z 5 rozdziału. A teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Dziękuję bardzo. Jakie macie wrażenie po przeczytaniu tych tekstów? Czy zagadnienie, które dzisiaj studiujemy, było domeną tamtych czasów, czy czasów, w których my obecnie żyjemy? Bo sądzę, że tutaj jakaś kalka nam się jawi, taka społeczna. Ja odniosłem, jak zacząłem to czytać, to się tak skojarzyło, jakby to było 100 lat temu, kiedy proletariat się burzył, kiedy w Petersburgu atakują pałac zimowy, czy inny proletariat w Europie burzy się i bogacze chcą zabrać wszystko. Gdyby oni wtedy jeszcze nie odcięli się od religii, to mógłbym uważać, że znaleźli tutaj podstawę do tego, co się działo. Mm-hmm. Czy wszyscy tak myślą? Znaczy, to jedno ze skojarzeń. Nie, zgoda. Dlatego chcielibyśmy inne głosy usłyszeć. Ja mam wrażenie, że trudno byłoby mi dopasować to do tej historii, o której wspomniałeś, bo tu przez tych ludzi bogatych ten, powiedzmy, proletariat jest uciskany. To nie proletariat napada na bogatych. No tak. Zauważyliście, że Jakub temu zagadnieniu, tym nierównościom społecznym,
poświęcił sporo czasu, tak rozpoczął swój list. Kto jeszcze pamięta pierwsze nasze spotkania wokół tej księgi, to tam właśnie Jakub mówi o tych, którzy byli bardzo bogaci i pozostali byli zaszczyceni, że mogli, nie wiem, czy podchlebiać im się, czy zjednywać sobie tam łaski, czy z uznaniem i pełnym szacunkiem czynili to, co czynili. Dlaczego społeczeństwa są podzielone, rozwarstwione tutaj na gruncie ekonomicznym, zamożności? No, jeżeli bym miał odpowiedzieć, to myślę, że tu byś doszukiwał przyczyn w opatrznym albo złym wykorzystaniu ideologii, religii wręcz. Bo do wzbogacenia się w tamtym społeczeństwie to służyło wykorzystywanie, w większości myślę, wykorzystywanie pozycji, jaką dawała ludziom wyznawana przez nich religia. Bo w głównej mierze to ci bogaci to byli kapłani, faryzeusze, ci, którzy koło ołtarza byli najbliżej. Ale w chrześcijaństwie już nie ma tych funkcji. Wszyscy są braćmi, siostrami. Nie tak dawno przecież studiowaliśmy o Ananiaszu i Safirze, prawda, o Barnabie. Ludzie przynoszą całe majątki i dzielą się. To jest społeczność taka naprawdę szanująca się nawzajem. I tutaj nagle widzimy, że obok tego dzieje się zupełnie coś innego. Tak, znaczy akurat, żeby określić tak dokładnie, na czym polega to, znaczy jaki był przyczyny rozwarstwienia tego społecznego, mi się wydaje, że na pewno nie da się tak łatwo powiedzieć i sprecyzować tylko w jednym przypadku. Dlatego, że uważam, że na przykład na pewno miało miejsce to, że jakby zresztą jak jest zapisane tutaj w tym liście, w 4-5 wersecie, że jednak było dużo ludzi, którzy wykorzystywali innych, tak? A na przykład dlaczego niektórzy padali w niewolnictwo albo byli biedni, po prostu sobie lekceważyli. Ja nie mówię o wszystkich przypadkach, tak? Tylko mówię, co mogło się przyczynić do tego, tak? No i w tym momencie ktoś mógł brać inicjatywę na przykład i stać się potem pracownikiem kogoś. No i w tym momencie właśnie różne przyczyny, które kształtowało społeczeństwo dane, to spowodowało na przykład, że stało się pewna garstka ludzi bardziej bogatych, tak, a niektórzy biedniejsi. No i w tym momencie tak samo możemy potem dalej patrzeć już bliżej, czyli już w chrześcijaństwie. Tak samo właśnie byli ludzie, którzy lepiej sobie radzili, a ludzie, którzy gorzej sobie po prostu radzili. I tak samo jest dzisiaj, tak? Są dzisiaj ludzie, którzy lepiej sobie radzą i ludzie, którzy gorzej sobie radzą. No w tym momencie ten, który osiąga więcej, to ma więcej. Ten, który jest mniej, po prostu ma mniej. Czy moglibyśmy zaryzykować powiedzenie, że chrześcijanie zapomnieli o ideale chrześcijaństwa? Myślę, że chrześcijaństwo w czasach Jakuba jeszcze może nie straciło standardów, nie zmieniło ich, ale przyjęło sytuację, jakie się znalazło. Chrześcijaństwo zresztą nigdy nie było ideą rewolucyjną, która by miała zmieniać świadomość ludzi czy ich położenie, ale miało służyć w tych warunkach, w jakich się znalazło, miało służyć temu, żeby ludzie mimo wszystko potrafili być ludźmi dla siebie. Ale myśmy mówili o podłożach rozwarstwienia społeczeństwa i tak dalej. One były na pewno różne i zawsze były i zawsze jakieś będą, bo ludzie są każdy inny i tego się nie da ujednolicić, żeby wszyscy chodzili w jednakowych mundurkach, tak jak kiedyś tam na wschodzie próbowali, prawda, i dostawali po jednej bułce na rano czy na to każdy ma inne potrzeby, inne możliwości. Ten problem to chyba problem natury naszej, ludzkiej, prawda? My nigdy nie mamy dość. I tak jak ta myśl przewodnia do naszej lekcji, myśmy jeszcze jej nie dotknęli. Tam, gdzie jest skarb twój, tam jest twoje serce. Jeżeli upatruję wartości w materialnych sprawach,
to zawsze będę o nie dbał. Jeżeli upatruję w tych ideałach chrześcijańskich moich wartości i chcę im hołdować, to będzie inaczej. Jasne. Popatrzmy, kilkadziesiąt lat później, bo Jakub stosunkowo wcześnie pisze swój list, Paweł apostoł, gdy kończy już swoją misję, już niewiele zostało z jego życia, pisze dwa listy do Tymoteusza. I w tym pierwszym liście, który nieco wcześniej był napisany, w 6 rozdziale, chciałbym, aby Ania nam przeczytała może od wiersza 6 do wiersza 11. I wsłuchajmy się w ten tekst. Czytaj, Aniu, powoli ten tekst, dobrze? I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Dziękuję bardzo. Widzimy tutaj te dwa kierunki i na co Paweł zwraca uwagę? Nie na samo bogactwo. Bogactwo nie jest grzechem. Zamożność może być obojętna, zupełnie obojętna, a nawet korzystna i służąca rozwojowi chrześcijaństwa, a nawet osobowości tego, który jest zasobny w dobra. Ale co jest najgorsze? Zauważyliście? Tak. Miłość. Miłość pieniędzy. Czy pieniądze miłują tylko ludzie bogaci? Na pewno też czasami jest tak, że bardziej miłują nawet niektórzy biedni, prawda? Albo może nie tyle biedni, bo biedni to już jest słowo określone do konkretnego człowieka, ale mniej zamożni. Więc to jest zależne w zasadzie od mentalności i te, jak jest napisane, to znaczy ktoś to musi miłować tych pieniędzy. Tak? Więc to mi się wydaje, że jest bardzo mocno zależne od świadomości, które się ma. Tak? Niekoniecznie właśnie od majątku. Nastawienie na pieniądze, prawda? Tak. Nastawienie na gromadzenie. Jeżeli te pieniądze przyszły jeszcze w wyniku pracowitości, zapobiegliwości, to chyba nie jest to takie najgorsze, bo ten człowiek inwestuje, on wkłada siebie, swoje życie, tylko nie do tego stopnia, żeby mu zabrakło na to, co Paweł radził. Mówi, nie miłuj pieniędzy, unikaj tego, ale zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Kto o tym decyduje, czy ja będę podążał w tym czy innym kierunku? Do pewnego czasu decydujemy sami. Jak już wstąpimy w któryś kierunek, to bardzo często stajemy się niewolnikami tego wyboru, jaki dokonaliśmy. Czy chcesz, Janusz, powiedzieć, że jest wcale nie tak źle, gdy my mamy pieniądze? Gorzej, gdy pieniądze mają nas. No. Wtedy już im służymy. Proszę, Igor. Tak patrząc na najważniejsze postacie Starego Testamentu, jak Abraham, Job i tak dalej, Dawid, Salomon, to były osoby, które miały niesamowite bogactwa. Ale jednak na przykład o Dawidzie mówi, że on był człowiekiem według serca Bożego. A Mojżesz, który też był bardzo bogaty, który w zasadzie kierował całym ludem, mówi, że był najbardziej pokorny na świecie. Już nie mówiąc o Jobie, który był sprawiedliwy, a był naprawdę bogaty. A Abraham był jeden z najbogatszych ludzi w swoim czasie na świecie. Mm-hmm. Zobaczmy, że Pan Bóg właśnie pokazuje i często wybiera osoby, które były bogate. Ale właśnie kiedy czytamy, one naprawdę mogły się kwalifikować według tekstu, który tu apostoł Paweł napisał w liście do Mateusza. Tak? Więc zobaczcie, że jest przykład w Starym Testamencie, w Piśmie Świętym, że są niektóre osoby, które mają nadzwyczaj
bogactwo, a potrafią temu się podporządkować. I oczywiście mamy też przykłady odwrotne, prawda? Kiedy ktoś nie był bardzo bogaty, a nagle właśnie pokazał taką żądzę tych pieniędzy. Celowo prosiłem o ten tekst z listu do Tymoteusza. Mhm. Zwróćcie uwagę, że Paweł tam radzi, prawda? Tak. Poucza, zwraca uwagę, dlaczego tak, a nie inaczej. Wskazuje na drogę inną, odwrotną do tych zgubnych zachowań. Jakub natomiast gromi. Tak. Jakub nam nie daje tutaj rad. Jan i Jakub widocznie nie pierwszy raz już rozmawiał z tymi ludźmi. Nie pierwszy, miał dobre rozeznanie w tym, co się działo. I mówi, no teraz trzeba uderzyć w ten duży dzwon. Jeżeli prośby, pouczenia nie pomagają, to trzeba zwrócić uwagę na konsekwencje. Konsekwencje są nieuniknione. I autor również tego podręcznika do naszego studium, który napisał podręcznik do listu Jakuba, Clinton Wallen, idzie wiernie za tą myślą Jakuba, którą wyraził w 5 rozdziale swojego listu. Zwraca uwagę, że sprawiedliwości kiedyś stanie się zadość. Nie zawsze będziesz miał. Nie zawsze będziesz posiadał. Kiedyś, nawet gdyby twoje bogactwo z tobą zostało do twojej śmierci, to gdy umrzesz, co dalej? Co dalej z tym bogactwem? Co więcej, bogactwo, Jakub mówi, straci swoją wartość też na twoich oczach. Źle się dzieje, gdy i przykro to jest, gdy bogactwo traci wartość na naszych oczach. Ale lepiej jest, gdy bogactwo traci wartość w naszych oczach. Gdy zaczynamy rozumieć, że to są wartości, ale nie najważniejsze wartości. Tutaj Jakub zwraca uwagę na to, że przyjdzie taki czas, kiedy bogactwo zjedzą mole, kiedy złoto, srebro zaśniedzieje czy zardzewieje, zależy od przekładu. Jak złoto może zardzewieć? Może Jakub nie był zorientowany. Może nie obcował ze złotem w ogóle i nie wiedział, że ono nie rdzewieje nigdy. A jednak... Myślę, że to jest przenośnia jakaś, powiedzmy, coś mówiące o jego wartości, którą ona utraci. Co mi ze złota, jak nie mam zdrowia na przykład? Prawda. Co mi ze złota, jak nie będę miał dla niego kupić możliwości jedzenia? Jeżeli będę na pustyni, gdzie nie będzie urodzaju, gdzie niczego będzie, to mi da złoto, nie najem się go, ani się go nie napiję. Są takie sytuacje, że to złoto staje się wręcz tylko balastem może być, prawda? Albo rzeczą, która jest niebezpieczna dla nas, bo wszyscy będą mnie chcieli okraść, ograbić, bo będą widzieli go u mnie. I będę stracę sen, stracę zdrowie, bo będę tylko trząs się nad tym złotem. Mieszkamy w Podkowie Leśnej. Ja tutaj mieszkałem ponad 10 lat. I zauważyłem, kiedyś poproszono nas też do spisu powszechnego ludności. Odwiedzaliśmy domy w Podkowie Leśnej. I zauważyliśmy, że niektóre domy, tam jest łatwy dostęp. Możesz iść, zapukać do drzwi, nikogo nie ma. No to odejdziesz, przyjdziesz znowu. A są takie, gdzie nie wejdziesz za ogrodzenie. Bo takie psy tego pilnują. W oknach kraty, niesamowite oczywiście. Kraty. Czy bogactwo na tym polega, że ja się zakratuję i będę więźniem we własnym domu i w nocy będą mnie szczekania psów budziły, a ja będę szukał, no niektórzy mają pozwolenie na broń, gdzie pod poduszką czy w szufladzie jest ten pistolet? Czy o to chodzi? Popatrzmy, jak złudne jest bogactwo. Aniu, chciałaś to jest taka powiedzieć. Sytuacja, że bogactwo ma nas, a nie my bogactwo. Co więcej, ludzie mają tak dużo pieniędzy, nawet ci zapracowani, że nie mają czasu nawet wydać tych pieniędzy. Szewc w
podartych butach chodzi. To jest porzekadło nasze polskie. Bogaty bardzo często ma kłopot z mądrym ulokowaniem pieniędzy. A jeżeli komuś zawierzy, zainwestuje w coś i później ta firma, czy ten interes, ten projekt upada, możemy powiedzieć, że to jest zardzewiałe złoto? Oczywiście. Ono nie ma żadnej wartości. Proszę. To znaczy, ja też właśnie myślę, że to jest pewna ich filozofia życia, prawda? Pewne wartości, które w życiu dla nich są najważniejsze i to jest ich pasją wręcz często. Znaczy, tak chyba najczęściej jest. Ale też mi się wydaje, że ten tekst jest parafrazowany tekst, który jest na przykład w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale napisany, 19 i na przykład 20 werset, który jest bardzo podobny, zobaczcie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdzar niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. I potem właśnie jest ten tekst, który cytowaliśmy na samym początku, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I właśnie mi się wydaje, że ten tekst bardzo dobrze ilustruje to, co tam Jakub napisał w swoim liście, tak? Czyli pokazał, że te skarby na ziemi, jakiekolwiek one są, one mają mól i rdzę i jakikolwiek, czy złoto... Są niepewną inwestycją. Dokładnie, dokładnie. Tak. Właśnie pokazane jest, że odwrotnością tego, tak, są skarby w niebie. Mm. Mi się wydaje właśnie, że to jest tak. Myślę, że tu jeszcze całego. Jest końcówka trzeciego tekstu. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. My jako chrześcijanie musimy sobie zdawać sprawę, że to się kończy. Nawet jeżeli jeszcze 2000 lat istniało, to życie tych ludzi też się kończy. I mamy gromadzić sobie skarb taki, który będzie trwały, mimo tego, że się świat skończy. Mm-hmm. I tu jest to prawdziwe. Czyli niematerialne wartości, ta. Wartości duchowe. Takie postaci, które pamiętamy ze Starego Testamentu, które tutaj również autor tego podręcznika przywołuje nam. Nabal, kto to był? Kalebita z pochodzenia, tak. Z rodu Izraelita, który miał spore stada. Na ten czas to był wymiernik majątku, który był bardzo dumny z tego, co miał. I bardzo sobie to cenił. I czy tylko był dumny? Nawet pyszny. Tak? I co jeszcze? Był głupi. To jest ciekawe. Tak, panie. Biblia orzeka. Nawet żona jego powiedziała. Jego imię dosłownie to znaczy. On jest nierozsądny. To by się nieraz wydawało sprzeczne, jak głupiec może dojść do bogactwa. Nie? Ale to są różne rodzaje głupoty też pewnie. No a więc głupota spowodowała, że tak się zachował, prawda? Że prawie że życiem, no i przypłacił to życiem. Mamy innego, bardzo zacnego króla izraelskiego, Hiskiasza. No ten chyba nie był głupi. A jednak, gdy miał okazję zaprezentować swoje królestwo i to, kim są Izraelici wobec państwa, które bardzo wysoko ceniło sobie Izrael w owym czasie, Babilonu, na co zwrócił uwagę? Na to, co miał w skarbcu. Jakie to dziwne jest, bardzo. Prawda? Szczególnie dziwne dla mnie przynajmniej w tej postaci jest to, że szukanie pomocy u Boga i u Niego proszenie tego, żeby jego życie było przedłużonym, świadczy, że Bóg był w jego życiu i to nie było gdzieś tam nieważne. A mimo wszystko w tej sytuacji czymś innym się chwalił. Czyli pieniądz może nas omotać? I to chyba bardzo szybko. To jest w ogóle postać Hiskiasza jest naprawdę bardzo ciekawa. Dlatego, że Pan Bóg dokonał wielkie cuda w jego życiu, uratował go od Asyryjczyków, zresztą nie tylko od Asyryjczyków. I zobaczcie, to był mąż Boży. I nagle takie dziwne zachowanie. Mi się wydaje, że tak jak właśnie jak ja staram się wczytać w historię Hiskiasza, mi się wydaje, że on chciał jakby myśleć tak jak ci Babilończycy, którzy przychodzą do niego, tak jakby chciał powiedzieć jakby im ich językiem.
I powiedzieć, no słuchajcie, wy macie bogactwo, zobaczcie przynajmniej, jak ja bogactwo mam, prawda? No i mi się wydaje, że to był jego błąd, dlatego że właśnie według tekstu, który czytałem przed chwilą też, prawda, zamiast pokazać to, co rzeczywiście, to, co on doświadczył w życiu, to gdzie jest jego skarb, jego wartość, nagle pokazał ten inny skarb, prawda, inną wartość. I mi się wydaje właśnie, że Pan Bóg pokazał tak samo, słuchaj, człowieku, przecież ty miałeś pokazać ten prawdziwy skarb, który ja tobie dałem. Dlaczego ci ludzie przychodzą do ciebie? Pomyślałeś? Prawda? Po co przyszli? Przecież to byli astrologowie, którzy zauważyli zmianę w układzie planetarnym i przychodzą tutaj, żeby się dowiedzieć. Może ci mądrzy Izraelici coś wiedzą? Ani słowem. Zauważyliście też, że Hiskiasz później już nie był takim, jakim był poprzednio? Tak. Gdy prorok mu powiedział, Izajasz, to się wszystko stanie, tam trzecie pokolenie już będzie zawojowane przez Babilończyków, to on mówi, jak to dobrze, że to nie za moich czasów. Tak, co się stało z tym człowiekiem? Ja myślę, że tego typu rzeczy mogą się dziać z każdym z nas. Ja jestem przekonany, że jeżeli Bóg nam błogosławi w taki czy inny sposób, to błogosławi po to, żebyśmy to błogosławieństwo użyli na Jego chwałę. Jestem o tym przekonany. Czytałem o tym i w książkach naszej adwentystycznej pisarki Ellen White, że to jest powód do tego, że jeżeli mamy coś, to po to, żeby Bogu tym służyć. Zresztą myślę, że na marginesie dobrze będzie, jeżeli wspomnę o tym, że za tydzień spotykamy się właśnie w takiej okazji, żeby nasze dobra, nasze dochody w jakiś szczególny sposób poświęcić na Bożą sprawę, na głoszenie dzieła Bożego w naszym kraju chociażby. W Bielsku spotykamy się na kongresie ASI, prawda? Będzie okazja właśnie udowodnić to, do czego to, co mamy od Boga, jeżeli czujemy się bogaci, powinno służyć. Janusz, nadajemy na tych samych falach. Czekałem, gdy skończysz, że ja powiem o ASI, o tym kongresie piątym w Bielsku Białym. Tak, są ludzie, którym Bóg daje środki materialne i oni wiedzą, że te środki są po to, aby z nich korzystali i ich rodziny, i ich bliscy, ale również nieznani ludzie, aby Ewangelia mogła być głoszona, aby szereg młodych ludzi mogło być zaangażowanych w niesienie tego poselstwa zbawienia i radości innym ludziom. Mówimy tutaj o umiłowaniu środków, o staraniu się, o pracowitość, żeby zarobić, żeby zgromadzić, ale ci bogacze, do których pisze Jakub takie zdecydowane słowa, nie mieli środków, które sami zapracowali. Skąd te środki były? Co czytaliśmy w tym tekście? Z wykorzystania tych, którzy pracowali u nich. Oni z niewłaściwego wykorzystania. Prawda? To dobrze, tak, że mieli przedsiębiorstwo, które zatrudniło tych żniwiarzy. I ci żniwiarze wykonali pracę. Jakub to wyraźnie mówi. Oni zżeli krainy wasze. Oni wykonali to dzieło do końca. Postawili snopki, zwieźli do stodół, do gumien. Może i wymłócili. I nie dostali za to pieniędzy. Czy cienie, złe cienie tamtych zachowań plączą się gdzieś w naszym społeczeństwie, w naszym środowisku dzisiaj też? Myślę, że tak. To zawsze było, jest i będzie, póki ten świat istnieje w takiej formie, jak istnieje. No co tu daleko szukać? Chociażby u nas, jaką mamy sytuację, ciężko jest o pracę, ludzie mają mało. Zatrudniamy dodatkowo na przykład obcokrajowców, Ukraińców zatrudniamy, prawda? No i co? Polakowi płacimy 10 zł na godzinę, a Ukraińcowi zapłacimy 5 zł, no bo co on ma zrobić lepszego, prawda? I już mamy zysk, prawda? On i tak nie ma innego wyjścia, więc będzie musiał pracować, prawda? Czy to jest po Bożemu, czy to jest zgodne z tym wszystkim, co tu czytamy? Jest warto, bo... To jest zatrzymanie pracy pracownika. Łatwo narzekać nad tym, co było 20 wieków wtedy.
tak. wówczas, prawda? Ale to, co dzieje się dzisiaj. Czy my możemy, nie zatrudniając nawet nikogo, wykorzystywać ludzi do realizacji swoich celów i później umywamy ręce? Dokładnie, właśnie chciałem też podkreślić, że kiedy się dzieje w kraju, to jest źle, prawda? Natomiast najgorzej wtedy, kiedy się dzieje właśnie wśród chrześcijaństwie, wśród braci, wśród te osoby, które poważają drugich. I nawet czasami te wykorzystywanie nie są na tle bogactwa, tak? Nawet zatrudniania, ale w ogóle wszelkie wykorzystywanie drugiej osoby uważam, że jest niewłaściwe. Jak jest napisane, zresztą tu Jakub bardzo, bardzo konkretnie to pisze, że człowieku pamiętaj, że Bóg doprowadzi do sprawiedliwości. I tak samo musimy pamiętać, że my kiedy mamy do czynienia z drugą osobą, kimkolwiek my jesteśmy, to musimy pamiętać, żeby zawsze byśmy byli sprawiedliwi właśnie przed Panem Bogiem względem drugiej osoby. I to jest, mi się wydaje, nie tyle rada, ile to, co tutaj Jakub poleca i mówi konkretnie, prawda? Jak tak będziemy postępować, to wtedy dopiero będziemy sprawiedliwi i wtedy Pan Bóg będzie nam błogosławił. Bóg nieraz przez proroków mówił bardzo dosadnie o tym wyzysku. Tutaj Jakub mówi, wyście utuczyli się, wam się świetnie powodziło, a mówiliście, no trudno, nie mam na wypłatę, to dam ci połowę, a na połowę, no przyjdź znowu, to ci wyrównam. To jest niesamowite. I to, no musimy zdać sobie sprawę, to byli chrześcijanie. To byli chrześcijanie. W pierwszym wieku naszej ery. Nieraz, gdy słyszę, ktoś mówi, obyśmy wrócili do pierwotnego chrześcijaństwa. Nie wiem, czy chcielibyśmy, żeby to tak było. A przynajmniej dzisiaj to chyba byśmy się sprzeciwiali i dyskutowali, gdyby ktoś przysłał nam taki list, jak Jakub wysłał jako pismo okulne, bo pisze do rozproszonych tych 12 plemion, czyli do zborów rozrzuconych w całym ówczesnym, w pojęciu tamtych, ówczesnym świecie, w Imperium Rzymskim. Ale w Starym Testamencie nawet prorok Amos w 4 rozdziale wierszu 1 napisał słowa i to z polecenia Bożego, pod natchnieniem Ducha Świętego, to trudno nawet jakoś to skojarzyć. Ale Bóg przemawia do nas naszym językiem. Jeżeli ty, człowieku, nie rozumiesz tego języka miłości, jak to Paweł napisał w liście do Rzymian, że dobrotliwość Boża cię do nawrócenia, do upamiętania prowadzi, no to ja ci powiem wprost. I przez proroka Amosa Bóg mówi, no nie masz na wypłatę dla swojego pracownika, bo co? Dlaczego nie masz? Ktoś może przeczyta i może skomentuje to, co Amos napisał. Aż strach czytać tego, prawdę mówiąc. No, ale trzeba. Tak dosadne to jest. Słuchajcie tego słowa wy, krowy baszańskie. Co to za krowy baszańskie? Do krów mówi? Mieszkający na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do swoich mężów, przynoście, a będziemy piły. Czyli to chyba nie do krów jest, tylko to te krowy to jest synonim kogoś. Bardzo brzydki, bym powiedział. To dotyczy kobiet, to nasz mężczyzn nie. Mądre. My jesteśmy usprawiedliwieni. Ania może się czuć tutaj niezbyt komfortowo, ale my jak najbardziej. Ania jeszcze nie ma męża, więc... Więc nie mam do kogo mówić, tak? Ale masz na pewno przemyślenia też. Będziesz miała męża, czy będziesz chciała powiedzieć mu, słuchaj, ty nie do rajdo, czemu ty nie starasz się tak, jak inni się starają, popatrz, co oni mają, a ja tutaj dzieciom nie mam co dać.
Znaczy, to jest naturalne takie, myślę, dążenia ludzi. Tak jak żeśmy na początku mówili, że jest w człowieku ta chęć do bogacenia się, albo do działania. Gdybyśmy nie mieli takiej chęci do parcia do przodu, to by świat dawno zginął, by nie było postępu, nie byłoby rozwoju. A to jest potrzebne, prawda? Tylko żeby to było w dobrym kierunku. Jeżeli żona dopinguje męża do tego, żeby się brał za życie i za pracę, to jest bardzo dobre. No bo czasem są tacy, którzy, prawda, do niczego się nie nadają. Najlepiej by leżał w łóżku do południa i czekał, aż żona mu poda obiad. Druga skrajność. No. Ja bym powiedział druga skrajność o tej kobiecie opisanej w przypowieści Salomona, aha, prawda, na końcu. Też. Dokładnie. Ale zobaczcie, że właśnie tu pokazane jest, że jest naturalną tendencją i powiedziałbym, największe bogactwo, które człowiek mógł przeżyć, to był ogród Eden. Dlatego, że wszystko chodzi o warunki, prawda? Właśnie to właściwe bogactwo to jest wtedy, kiedy człowiek ma najlepsze warunki. I człowiek dąży do tego. To jest też pewien taki naturalny proces człowieka, w życiu człowieka, prawda, że on dąży do tego, co jest lepsze. Tylko, że czasami właśnie nie w dobrych kierunkach dążymy do tego, co jest lepsze. I mi się wydaje, że jednak człowiek ma cały czas tendencję do dążenia i nie rozumie, że największe dążenie do największego dobra i największej cenności, wartości w życiu to jest Bóg. Prawda? I mi się wydaje, że ludzie właśnie często mylą, dlaczego tak było też napisane w liście do Koryntian, prawda, że ludzie właśnie miłują te pieniądze. Dlatego, że pieniądze właśnie dokładnie one mogą zamienić Boga. I to jest coś, co jest naszą katastrofą. Próbują zastąpić, dokładnie. Szatan nam to podsyła dokładnie. Jako substytut. Dlatego, że człowiek został stworzony po to, żeby mieszkał w raju. Tak, czyli w tych warunkach, które były idealne. No ale tam niczego nie będzie brakowało. Ani złota, tak. Ani szat, ani ubrania, no tak. ani nic co sobie. Ale człowiek chciał jeszcze jeden owoc. Dokładnie. Dodatkowo. To jest ta natura już nasza grzeszna i z nią musimy nauczyć się żyć i żyć z Bogiem, bo my jej nie przezwyciężymy. Bóg jedynie poradzić sobie z nią. I ja jeszcze bardzo króciutko na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Czy zauważyliście, Jakub, w tych 6 tekstach, które czytaliśmy, w 5 rozdziale wyraźnie artykułuje, kim są ci bogacze. Mówi o tych biednych, o tych pracownikach. Czy zauważyliście, że on zwraca uwagę na jedną cechę tych bogatych ludzi? Oni chyba mają jakieś wyrzuty sumienia, gdy ci biedni przychodzą i płaczą. Oni przerzucają winę, nie tylko robotę na tych ludzi, ale winę za to, co się dzieje. Właśnie na nich. Oni ich obwiniają. W rozdziale 1 Jakub napisał, przecież oni was do sądów nawet prowadzą. Prawda? Czy to jest możliwe? Czy pieniądz może z człowieka, chrześcijanina, uczynić taki wrak? To by się chciało, żeby podsumować, że te 6 tekstów to nie jest pisane do chrześcijan, tylko do tych, którzy obok nich żyją. Chciałoby się. W świecie. Chciałoby się, prawda? Mm-hmm. By to jakoś tak było ładniejsze zakończenie tego studium. Prawda? Ale my mamy tutaj, Aniu, ty tak ładnie nam czytałaś z 1 listu do Tymoteusza z 6 rozdziału. Czy możesz nam przeczytać z tego samego rozdziału na ten sam temat takie rady apostoła Pawła, którymi chcielibyśmy zakończyć nasze rozważanie? Od wiersza... już podam 17 do wiersza... Może 21, do końca rozdziału. Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego.
Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej pustej mowy i sprzecznych twierdzeń błędnej rzekomej nauki, do której niejeden przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. Dziękuję bardzo. A więc zwróćmy uwagę, to jest wielkie niebezpieczeństwo i dobrze, że przez Ducha Świętego Bóg przesyła nam sygnały i takie klarowne przesłania. Co robić? Czym zastąpić to, co kiedyś na nas się zemści, jeżeli my tego nie odrzucimy, jeżeli my nie przyjdziemy do Boga i nie poprosimy, aby zmienił nasze życie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za spotkanie. Wam również, drodzy słuchacze, że wytrzymaliście z nami. Zapewne macie swoje przemyślenia jeszcze. Jeżeli będziecie brali udział w sobotę w nabożeństwach, przekażcie swoje myśli, bo w tym jest sens wspólnego rozważania, że jeden drugiemu pomaga lepiej zrozumieć to, z czym się spotykamy na kartach Pisma Świętego. A obecnie chcemy pomodlić się. Dobry nasz Boże, dziękujemy ci za te rady, jakie nam udzielasz, jakimi ciągle o nas się troszczysz. Dziękujemy, że chcesz nas, Boże, prowadzić, abyśmy nasze życie tak mogli przeżyć, żebyśmy mogli z niego wynieść najcenniejsze rzeczy, które ostoją się pomimo śmierci, pomimo zniszczenia, które będą kiedyś w niebieskiej ojczyźnie wartościowe i cenne. Pozwól, Panie, żebyśmy już tu żyjąc na ziemi, mogli żyć życiem godnym Twoich dzieci, abyśmy wzajemnie się miłowali i szanowali. Pomóż nam, Panie, w tym prosimy Ciebie o to. Amen. 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 Zapraszam bardzo serdecznie do tego, abyście uczestniczyli w takim studium, gdzie dyskutowane będą sprawy przygotowania się na żniwo. Jakie żniwo? Kiedy ono nastąpi? O tym w następnym tygodniu. Niech Bóg wam błogosławi. Thank you.